Przechodzimy do spraw związanych z polityką światową. Mamy połączenie z naszym gościem, pan Krzysztof Płomiński, politolog, dyplomata, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Iraku, także w Arabii Saudyjskiej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie ambasadorze, dzisiaj porozmawiamy m.in. o Arabii Saudyjskiej, także o Bliskim Wschodzie. Pojawiła się informacja o tym, że reaktory jądrowe znane z polskiego projektu elektrowni na Pomorzu mają być elementem, no właśnie, czego? Mówi się o jakimś układzie między Stanami Zjednoczonymi, a właśnie Arabią Saudyjską. Proszę powiedzieć, o co chodzi w tym układzie? To elementy większej układanki i mam nadzieję, że dzisiaj o tym rzeczywiście będziemy mogli bliżej porozmawiać. A jutro będzie opublikowany na portalu Arabia Future mój szerszy komentarz na temat tych zmian, które zachodzą, ponieważ one mają w moim przekonaniu ogromne znaczenie i w tej chwili oznaczają po prostu, że na Bliskim Wschodzie no, jest jedna wielka próba zastosowania dyplomacji zamiast konfliktów, wojen no i wzajemnej wrogości. Na czym to polega? W ostatnich dniach w Arabii Saudyjskiej odbyło się Światowe Forum Gospodarcze poświęcone problemom przede wszystkim gospodarczym, sytuacji światowej bardzo szczegółowo. Zebrało 1000 ekspertów, biznesmenów, polityków z 92 państw, w tym również z Polski był wiceminister rozwoju od nas i technologii, minister niemczycki. I równolegle z tym forum, i być może to nawet najważniejsze, niezależnie od przedstawienia przez Saudyjczyków tej pewnej swojej filozofii budowy nowego regionu i nowego świata tak naprawdę, nie poprzez konflikty, ale poprzez współpracę międzynarodową, poprzez spełnianie warunków, by ta współpraca międzynarodowa dobrze funkcjonowała i nie generowała nowych problemów. I tutaj dochodzimy do właśnie tych politycznych działań, które były w tym czasie skoncentrowane w Riyadzie podczas forum i związane no oczywiście przede wszystkim z tym, co się dzieje w Gazie i wokół Gazy, ale również z wysiłkami dyplomatycznymi prowadzonymi przez amerykańskiego sekretarza stanu Antony Blinkena. Czego one dotyczyły? Otóż przed terrorystycznym atakiem Hamasu 7 października na Izrael na Bliskim Wschodzie był przygotowany pewien plan, który miał spełnić warunki tego, co dyplomaci określali i obserwatorzy jako budowa nowego Bliskiego Wschodu. Realizowane pod staraniami dyplomacji amerykańskiej dwa kierunki, połączone wzajemnie ze sobą. Jeden to doprowadzenie do normalizacji stosunków między Arabią Saudyjską a Izraelem, czyli rozszerzenie tego procesu, który w ostatnich latach był realizowany i który miał nazwę, czy ma nazwę porozumień abrahamowych. Z drugiej strony, i był tu pewien pakiet, UNCTIM, były to negocjacje dwustronnych porozumień z Arabią Saudyjską, mających z jednej strony odnowić dotychczasowe porozumienia bezpieczeństwa, de facto pakt bezpieczeństwa, ale również uwzględniać porozumienia dotyczące wykorzystania energii jądrowej i wysokich technologii. I tutaj dochodzimy do pani pytania, czyli po prostu w jakim miejscu jesteśmy w tej chwili. Atak Hamasu na Izrael zdemontował w dużym stopniu te plany. Natomiast one pozostały na stole. Z tym, że powstała nowa sytuacja zmuszająca do korekt. Mianowicie rozwój sytuacji po 7 października na Bliskim Wschodzie i w całym regionie i w świecie, on pokazał, że bez poważnego podejścia do narodowych aspiracji Palestyńczyków, to tego rodzaju porozumienie normalizacyjne Arabii Saudyjskiej z Izraelem jest niemożliwe. I tutaj znowu dochodzimy do kolejnego elementu. Jak dalej postępować?
I jest to problem, nad którym głowi się między innymi sekretarz stanu Blinken, który określił w Riyadzie sytuację istniejącą obecnie w tej chwili na Bliskim Wschodzie wokół Gazy jako najgorszą od 1948 roku. I jest to bardzo skomplikowany rzeczywiście splot wydarzeń, bo z jednej strony ten plan, o którym mówię, amerykański, on w dalszym ciągu jest na stole. I jest dylemat, czy realizować go, czy czekać na powstanie warunków w Izraelu, żeby można było uwzględnić problem palestyński jako ten komponent do włączenia do tego planu, czy po prostu ze względu i na sytuację w regionie, ze względu na obstrukcję ze strony Izraela i brak jakiejkolwiek gotowości do większej elastyczności. No i być może last but not least wybory amerykańskie, które zbliżają się wielkimi krokami. Nie pójść w kierunku w tej chwili tylko dwustronnego porozumienia amerykańsko-saudyjskiego. I wszystko wskazuje na to, że będzie to też rzeczywiście pierwszy krok, że to porozumienie obejmie sprawy dotyczące bezpieczeństwa, sprawy dotyczące atomu, o którym mówiliśmy, sprawy dotyczące również wysokich technologii, w tym sztucznej inteligencji. Co więcej, Stany Zjednoczone zaoferowały w tej chwili, że by wyjść naprzeciw obawom w sprawach bezpieczeństwa i Saudyjczyków, i ich sojuszników w regionie państw arabskich Zatoki, są gotowe kompleksowo rozważyć sprawy bezpieczeństwa, doprowadzając do integracji systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej tych monarchii arabskich Zatoki, jak również do skoordynowania funkcjonowania z flot, również z flotą amerykańską, a tutaj musimy powiedzieć, że na Bliskim Wschodzie ta obecność wojskowa amerykańska jest potężna, to jest prawie 50 tysięcy żołnierzy na lądzie, w bazach we wszystkich krajach 6 regionów, no i zmasowana, bardzo silna obecność uzupełniana przez unijną na Morzu Czerwonym i na obszarze Zatoki i Półwyspu Arabskiego. Panie ambasadorze, tak, czyli jeżeli dobrze... To dziękuję. Tak, jeżeli dobrze rozumiem, to możemy mówić o pewnym zacieśnieniu relacji między Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską, no bo pamiętamy na początku stycznia bodajże grupa BRICS rozszerzyła się o 5 nowych członków, wśród nich właśnie znalazła się Arabia Saudyjska. Jak w ogóle Arabia obserwuje na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i czy ma swojego faworyta? Jak moglibyśmy dzisiaj określić te relacje? W ciągu blisko 4 lat już funkcjonowania administracji amerykańskiej stosunki amerykańsko-saudyjskie przeszły cały szereg etapów, bo pamiętamy, że jeszcze w kampanii przed wyborami prezydent Biden zamierzał dokonać resetu stosunków z Arabią Saudyjską, umieścić ten kraj w rzędzie pariasów i dokonać gruntownej przebudowy relacji. No, potem okazało się, że świat jest bardziej skomplikowany, niż może się to wydawać z Kapitolu i trzeba było dokonać bardzo potężnych korekt, zarówno biorąc pod uwagę zmiany, jakie zachodzą w świecie, jak i również wzrost siły i wiary w siebie takich krajów właśnie jak Arabia Saudyjska. Tutaj również musimy wspomnieć potężną konkurencję, z jaką Amerykanie mają do czynienia również na Bliskim Wschodzie ze strony Chin, które oferują całe pakiety wobec krajów tego regionu współpracy we wszystkich dziedzinach, łącznie ze współpracą wojskową, po którą Arabowie coraz bardziej sięgają. I jeśli popatrzeć na filozofię polityczną Arabii Saudyjskiej i krajów sąsiednich, to one po pierwsze uważają, że świat już w tej chwili jest światem wielobiegunowym, że one w tym świecie chcą pozostać sojusznikami Stanów Zjednoczonych, ale również takimi sojusznikami, których interesy będą przez tego głównego sojusznika
czyli przez Stany Zjednoczone uwzględniane, że niezależnie od tych szczególnych powiązań sojuszniczych będą mogli zgodnie ze swoimi interesami rozwijać współpracę z Chinami, z Rosją, z innymi krajami i tworzyć no, jak gdyby alternatywę do obecnego świata, który jest w dużym stopniu oparty na konfliktach. I tutaj znowu jest to nawiązanie z mojej strony do tego głównego nurtu forum gospodarczego w Arabii Saudyjskiej, które właśnie w ten sposób oddziaływuje. Czyli w optyce Riyadu, Abu Dhabi czy Doha, innych stolic tego regionu, nie ma konfliktu między utrzymywaniem specjalnych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi w sferze bezpieczeństwa, współpracy, również współpracy technologicznej, obecności baz amerykańskich na ich terytoriów i jednoczesnym zarówno zakupem broni w Chinach czy w innych krajach i rozwijaniem współpracy wielobiegunowej czy wieloazymutowej, która po prostu odpowiada ich relacjom. No i myślę, że w moim osobistym przekonaniu jest to kierunek, który na pewno warto podtrzymywać, a jednocześnie kierunek służący czy mogący służyć eliminowaniu tych napięć i konfliktów, które bardzo często w tej chwili są i wydają się niemożliwe do rozwiązania, a w przypadku Bliskiego Wschodu jest to przede wszystkim problem palestyński, no i problem również tych sił skupionych wokół Iranu, które uważają, że ich interesy wyglądają inaczej i inaczej powinny być kształtowane. Rozmawiamy z Krzysztofem Płomińskim, politologiem, dyplomatą. Panie ambasadorze, skoro już wspomnieliśmy o Palestynie, proszę powiedzieć, jak wygląda obecnie sytuacja w Strefie Gazy? Pojawiły się informacje, że Hamas rozpatruje zawieszenie broni. O tym mówił przedstawiciel Hamasu, agencji Reutera wczoraj. Proszę powiedzieć, jakie są szanse na to, że dojdzie tam do porozumienia i jak wygląda obecnie sytuacja? Tam jest w tej chwili kilka spraw, które rzeczywiście być może spowodują zmianę obecnej sytuacji. Przede wszystkim Hamas poprzez wystąpienia swoich politycznych liderów wyraził gotowość rozbrojenia i długoterminowego rozejmu z Izraelem, przekształcenia się w partię polityczną. Co więcej, w ostatnich dosłownie godzinach pojawiły się informacje, że dyplomacja chińska podjęła kroki zmierzające do mediacji między Hamasem a Fatahem rządzącym na zachodnim brzegu, zmierzające do pojednania obu tych organizacji, które pozostają od lat no w takim rzeczywiście we wrogości, w silnym sporze. Na ile ten proces będzie mógł być kontynuowany, trudno powiedzieć, ale samo zaangażowanie chińskie no, zmusza do poważnego potraktowania tego, ponieważ Chińczycy, no, ich dyplomacja ma to do siebie, że rzadko biorą się za beznadziejne sprawy. Czyli tutaj musieli dojść do wniosku, że po prostu jest szansa jakiegoś postępu. No ale czy ten postęp nastąpi i jakie mogą być dalsze wydarzenia, będzie przede wszystkim zależało od tego, czy wciąż zapowiadana konsekwentnie przez rząd premiera Netanyahu ofensywa na Rafah będzie kontynuowana i z jakim skutkiem, czy po prostu nie doprowadzi to do przekreślenia tych planów, o których mówimy, przynajmniej po części, do kolejnej eskalacji, a przecież pamiętamy, że całkiem jeszcze niedawno
wszyscy obserwatorzy poważnie traktowali możliwość rozlania się konfliktu, wojnę regionalną z otwartym udziałem już Izraela, Iranu, no i sojuszników z jednej i z drugiej strony. To jeszcze, panie ambasadorze, na samo zakończenie spójrzmy na zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, a może inaczej, na wpływ wciąż jeszcze państwa, o którym mówi się, hegemonię światowym na Bliski Wschód. Część analityków wskazuje, że te ostatnie wydarzenia, zarówno sytuacja w Strefie Gazy, jak i napięcia między Iranem a Izraelem, no pokazują niestety, że Stany Zjednoczone nie mają już tak silnych lewarów, nie mają już takich wpływów na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, czy pan zgodziłby się z taką tezą. Ja wielokrotnie na ten temat pisałem, mówiąc również w różnego rodzaju wypowiedziach, że Stany Zjednoczone straciły na Bliskim Wschodzie zdolność rozwiązywania konfliktów zarówno z użyciem dyplomacji, jak i z użyciem siły. W tej chwili to, co się dzieje i co mówiłem o wysiłkach Blinkena na Bliskim Wschodzie, jest jak gdyby próbą odbudowania tych pozycji, no bo mówimy o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych, które zmierza jednak środkami dyplomatycznymi do stworzenia nowej sytuacji, a tak naprawdę do procesu, który nazywamy budową nowego Bliskiego Wschodu. Stany Zjednoczone są w pewnym sensie w kleszczach między swoją polityką bezwzględnego poparcia wobec Izraela, a własnymi interesami w regionie, no, które są często interesami po prostu nie tożsamymi z interesami amerykańskimi. Co więcej, Stany Zjednoczone i administracja amerykańska są w obliczu potężnych protestów, zarówno studenckich, jak i w ogóle opinii międzynarodowej, która po prostu widzi to, co Izrael robi w Gazie i jest temu przeciwna, buntuje się i oczekuje od Stanów Zjednoczonych jako tak naprawdę jedynego państwa, które jest w stanie jednak definitywnie wpłynąć na Izrael, że podejmie takie kroki, które zmienią sytuację. Natomiast osłabienie pozycji Stanów Zjednoczonych w świecie i na Bliskim Wschodzie, ono rzeczywiście, i o to pani pytała, skutkowało tym, że wielu amerykańskich sojuszników poczuło się na tyle silnych i niezależnych, że zaczęło generować swoje interesy w kolizji do interesów amerykańskich. I tutaj zarówno myślimy, czy mówimy o Izraelu, ale również o takich krajach jak Arabia Saudyjska, które po prostu generują swoje własne interesy. I po całych dekadach przyjmowania interesów amerykańskich jako nadrzędnych w ramach sojuszu, no w tej chwili w zmieniającym się świecie te własne interesy starają się generować. I jeśli Stany Zjednoczone, jeśli Zachód chcą rzeczywiście, żeby utrzymać swoje pozycje, swoją atrakcyjność, a jednocześnie wiarygodność swoich wartości, no to powinny z tego, co się dzieje dotychczas, wyciągnąć głębokie wnioski. Prezydent Biden, będąc bezpośrednio po ataku Hamasu na Izrael w tym kraju, ostrzegał Izraelczyków, żeby nie popełniali tych samych błędów, co Amerykanie po 11 września, kierując się gniewem, rządzą zemsty, odwetu. No, w tej chwili myślę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której ten rachunek sumienia w Stanach Zjednoczonych on nie został przeprowadzony jeszcze do końca, a w przypadku Izraela nie został jeszcze zaczęty. Krzysztof Płomiński, politolog, dyplomata, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Iraku, także w Arabii Saudyjskiej i autor książki Arabia Incognita, czyli raport polskiego ambasadora. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję, kłaniam się.